Sprawozdanie pani Jazłowieckiej i rezolucję ustawodawczą będziemy głosowali w głosowaniu imiennym. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Rezolucja została przyjęta. Gratuluję pani Jazłowieckiej i oddaję jej głos. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim posłom, którzy głosowali za tą dyrektywą, za waszą odpowiedzialność. Dzisiaj, od dzisiaj możemy rozwijać mobilność najbezpieczniejszą, jaką jest delegowanie pracowników, jednocześnie poprawiając delegowanym pracownikom bezpieczeństwo i warunki pracy. Dziękuję za to bardzo. Przechodzimy do głosowania sprawozdania Verzia.